Siemaneczko, z tej strony Kawiórka. Więc w ostatniej chwili zmieniłam zdanie na temat filmu, którego będziemy nagrywać, więc na internecie zobaczyłam taki artykuł o mężczyźnie, który wziął LSD i ukradł auto policji. To jakiś mind blow. I wyobraźcie sobie, że zmusił policję do pościgu, bo myślał, że gra w grze. Myślał, że jest w GTA. Rozumiecie to? Słuchajcie, każdy z nas tą grę zna. Prawie każdy z nas tą grę lubi. No, przynajmniej ja ją bardzo lubię. Ale nigdy nie doświadczyłam czegoś takiego, żebym była w środku gry. Zgodnie z artykułem Auto Evolution, mężczyzna miał 23 lata. Młody chłopak. Ktoś z was mógłby powiedzieć, że to jest stary koń, że co on w ogóle zrobił, powinien wiedzieć, co robi. W tym wieku już każdy z nas myśli i ma swój własny mózg i po prostu wie, co robi. A ja powiem, że tak naprawdę ten wiek jest jeszcze taki crazy. Czasami ludzie popełniają błędy, robią różne dziwne rzeczy, ale bez przesady, nie takie coś! Jak można myśleć, że jest się w grze, że jeździsz nieprawdziwym autem, że przejeżdżasz obok nieprawdziwych ludzi? Fakt faktem, LSD to naprawdę bardzo silny narkotyk, który siada na banie i później ludzie robią to, co robią. Myślą, że są w grze, skaczą z okna, bo myślą, że mogą latać, bo są Batmanem. Według tego artykułu mężczyzna mieszkał w Grants Pass, ukradł samochód i dał się w dziki pościg z policją. Jego imię to Anthony J. Clarks. Na pewno byście się nie chcieli z nim zamienić miejscami, gdy otrzeźwiał i zobaczył, co tak się naprawdę dzieje i w ogóle gdzie on jest, i po prostu go zatkało, jak zobaczył to wszystko. Na całe szczęście nie było żadnych ofiar, nic się nikomu nie stało, gdzie w normalnej grze GTA zazwyczaj są jakieś bójki i dzieje się naprawdę dużo. Dobra, więc tutaj mamy zeznania policyjne. Z zeznań policyjnych wynika, że Clark siedział na miejscu pasażera pick-upa, który zatrzymał się po przeciwnej stronie drogi niż Toyota. Bla, bla, bla. To już wzbudza zaniepokojenie, ale to jest najmniejszy pikuś w porównaniu do tego, co wam zaraz przeczytam. Jego kierowca został zatrzymany przez policję i zatrzymany pod zarzutem jazdy pod wpływem alkoholu. I co zrobił Clark? Clark po prostu podszedł do zastępcy stojącego w pobliżu Toyoty i poinformował go, że zamierza ukraść mu samochód. No! Takie rzeczy tylko w filmach albo w GTA. Po czym Clark wsiadł do samochodu i odjechał ciągnąć za sobą zastępcę, gdy ten szarpnął go za koszulę i próbował go zatrzymać. Następnie po uniknięciu zderzenia z ciężarówką, którą przyjechał, odjechał w siną dal. I w końcu złapali go przy parku dla przyczep kempingowych i próbował tam ukraść następny samochód. Kurczę, nie pamiętam, żebym jeździła przyczepą kempingową w tej grze. Ale prawdopodobnie są, skoro on próbował jedną zawinąć. Więc tą Toyotą przejechał przez płoty, pod prąd i po dwóch kolczatkach. A później zderzył się z policją, co spowodowało wypadek. Na szczęście nikomu się nic nie stało. Jedyną poszkodowaną osobą był Clark, ponieważ wypadł z samochodu podczas tego wypadku. Ale myślicie, że to go powstrzymało? Nie. Dalej szukał jakiegoś innego samochodu, żeby po prostu im uciec. Co nigdy nie doszło do skutku i policja go w końcu złapała. Zamiast punktów i gwiazdek, które by dostał w GTA, jakby grał naprawdę w tą grę, dostał prawdziwe zarzuty, więc jest oskarżony o prowadzenie pojazdu pod wpływem środków odurzających, wyrządzanie krzywdy drugiego stopnia, ucieczka trzeciego stopnia, nieuprawnione używanie pojazdu mechanicznego, usiłowanie uniknięcia policjanta, nazywajmy rzeczy po imieniu, uciekał, posiadanie skradzionego pojazdu mechanicznego, bezprawne wejście do pojazdu mechanicznego, przeszkadzanie policjantowi, lekkomyślne narażenie na niebezpieczeństwo, lekkomyślna jazda i obraźliwe zaśmiecanie. Zaśmiecanie? Nie mam żadnego pojęcia, co robił, bo w GTA nie można chyba śmiecić, z tego co wiem. Żadnego papierka nie wyrzuci się z okna, nic z tych rzeczy. Wszystkie inne informacje były bardzo ważne i bardzo intrygujące. Sorry za wiercenie, ale właśnie robią remont, który ja też robiłam, ale powiedziałam, że się zmywam, bo na razie muszę nakręcić film. Powiem tak, miałam nagrywać inny temat, ale ten temat mi się też wydał bardzo ciekawy i bardzo taki intrygujący. Nie wiem, co wy o tym myślicie. Dajcie mi znać na dole w komentarzach, czy też czasami czujecie się jak w grze komputerowej, jak wychodzicie na dwór, zwłaszcza w czasie pandemii, bo nie wiadomo w ogóle, co się tutaj dzieje, nie? Na tym świecie. A już za kilka dni będą następne straszne tematy, bo wiem, że bardzo podobał wam się film McCamie Manor, więc postaram się nakręcić więcej filmów o strasznych domach. Chyba, że macie jakieś inne pomysły, które możecie mi podrzucać na dole w komentarzach. Więc, kochani, widzimy się w następnym filmie i trzymajcie się, pa!